Na całym świecie istnieje polityka, iż po kilku latach, tu są w zależności od różnych uregulowań, istnieje tradycja, standardy, iż można odtajniać materiały. Oczywiście materiały tajne są odtajniane po dłuższym czasie, poufne po krótszym, a materiały, które tracą znaczenie po kilku, pięciu, sześciu, siedmiu latach, można je odtajnić właśnie w takim terminie. Druga kwestia to waga tej notatki. Otóż ja już jakiś czas temu zapowiedziałem, że będę przekazywał Państwu do wiedzy publicznej informacje o tym, jak doszło do katastrofy smoleńskiej, jakie przyczyny mogły spowodować takie inne zachowanie dyplomacji polskiej w 2010 roku albo i przed 2010 rokiem. Uważam, że ta notatka ma istotne znaczenie, ponieważ pokazuje olbrzymią woltę tamtego rządu, odejście od tradycyjnej koncepcji polskiej polityki zagranicznej, którą kiedyś w skrócie określano jako koncepcją Giedroycia, czy utrzymywania przede wszystkim relacji z państwami takimi jak Ukraina, Białoruś, Litwa, a następnie potem z Rosją. Ta notatka jasno pokazuje, że rząd dokonał znaczącej zmiany na prorosyjską kosztem polityki wobec tych państw. Odchodzimy od polityki proukraińskiej, przechodzimy na politykę prorosyjską, aby grać tym instrumentem na Zachodzie, aby wykazać Zachodowi, że jesteśmy krajem prorosyjskim i by zdyskontować tą politykę na Zachodzie. Była to po prostu gra, która została przez Rosjan rozszyfrowana i pokażę w następnych notatkach, że Rosjanie w takim razie zaprosili nas do tej gry kosztem odsuwania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego od uczestnictwa, od aktywności w polityce wschodniej.